29 sierpnia na wniosek prezydenta miasta Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące obniżenia ceny biletów za komunikację miejską, również biletów miesięcznych, semestralnych. Także ta uchwała została podjęta i to znaczną większością głosów, z czego się bardzo cieszę. I proszę Państwa, ta uchwała została potwierdzona przez organ nadzoru, przez Pana Wojewodę. Jest decyzja potwierdzająca zgodność podjętej uchwały z prawem. I z tego, co Pan Dyrektor mnie poinformował, nie zgodnie z harmonogramem, po 14 dniach uchwała wchodzi w życie, czyli 29, tak? 28, przepraszam, września. 28 września w sobotę uchwała wchodzi w życie. Od tego dnia bilety komunikacji miejskiej będą tańsze dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Także Pan Dyrektor poda szczegóły, a jest to no, ważna wiadomość dla wszystkich mieszkańców. I też jak tutaj Pan Prezes zapowiedział, ten cennik ma takie jakby trzy wymiary, to znaczy ma ten wymiar czysto fiskalny, czyli bilet jednorazowy, podstawowy będzie tańszy w formie papierowej o 20 groszy, czyli z 3 zł na 2,80. Również odpowiednio w tej samej proporcji będzie tańszy bilet jednorazowy w formie biletu elektronicznego, więc zamiast 2,80 2,60, ale tutaj proporcja jeszcze jest większa, jeśli chodzi, czyli obniżka jest większa, jeśli chodzi o bilet jednorazowy w wersji elektronicznej na bardzo krótkie przejazdy do dwóch przystanków. Ten bilet będzie kosztował 2 zł i 20 groszy w wersji biletu normalnego. Ma to zachęcić, jest to taka próba zachęcenia mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej również w krótkich odcinkach, szczególnie w takiej porze jesienno-zimowej, żeby można było z tej komunikacji skorzystać. Jak również jest to też taki ukłon w kierunku mieszkańców, którzy po prostu muszą się przesiadać i nie są w stanie dotrzeć do celu podróży bez przesiadki. No i ta przesiadka będzie kosztować 40 groszy. To są te wymierne elementy, tak jak powiedziałem, fiskalne. Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia uproszczenia taryfikatora jakby w dwóch aspektach. Po pierwsze, jest mniej różnych kategorii biletów, jak Państwo zajrzycie do tego cennika, więc łatwiej się po nim poruszać. No i dodatkowo nastąpi powrót do biletów okresowych, miesięcznych, 30-dniowych z jednoczesną likwidacją biletów wieloprzejazdowych. Jest to też no, duży ukłon w kierunku osób, które po prostu tutaj przyzwyczaiły się do wieloletniego już systemu taryfikacyjnego. Równolegle z tą zmianą, jakby przy okazji tej zmiany, postanowiliśmy również zmienić w pewnym sensie szatę graficzną biletu papierowego. On będzie troszeczkę od soboty inaczej wyglądał. Myślę, że ładniej. Po prostu jest tutaj nowe logo zarządcy, czyli Zarządu Komunikacji Miejskiej. Tak będą wyglądać od soboty. Już mamy te bilety przygotowane do dystrybucji. Jak ktoś z Państwa będzie chciał potem zobaczyć, to można sobie obejrzeć, zrobić zdjęcie i oddać, bo ja te bilety po prostu kupiłem. Także.